W gminie Miłorad, z tego co wiem, udało się bardzo dobrze zrealizować żniwa. Rolnicy są zadowoleni. To tylko rolnicy wiedzą, ile w kromce chleba jest potu, trudu, wytrwałości. Niechaj dzisiejsze święto będzie okazją do wspólnej zabawy oraz rozmowy, a jego atmosfera towarzyszy nam przez cały rok. Wszystkiego dobrego. Z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję to okazać, podziękować za wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie, tworząc plon. Konkursy na najpiękniejsze wieńce czy sołeckie stoiska są nieodzownym elementem dożynkowego święta. W tym czasie diety i inne postanowienia schodzą na drugi plan. Oto chleb ze smalcem, ogórki. Tak, to prawda. Często są również i nalewki. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę te smakowitości są faktycznie tutaj i one ten jeden dzień chyba nie zaszkodzi, jeżeli trochę sobie pofolgujemy. Dożynki gminne w Miłoradzu przede wszystkim przywoływały piękną polską tradycję ludową. W ogóle rok był trudny ze względu na warunki pogodowe, ale tak jak się rozmawia z rolnikami, to co widać w sprawozdaniach, to co widać w informacjach, jeśli chodzi o zbiory, to nie był to najgorszy rok. Pogoda może nie rozpieszczała rolników, niemniej jednak udało się wszystko szczęśliwie z pola zebrać, zwieść i sprzedać. Wielkie święto folkloru rozpoczęliśmy na ludowo, w pięknych, kolorowych strojach. W tej chwili na scenie już występ formacji coverowej Alternative 5, a więc trochę muzyki popowej, rockowej, a nawet z domieszkami reggae, a na zakończenie bawimy się w rytmie disco, gwiazda wieczoru formacja Megustar oraz zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Marmax. Z jednością i spokojem dobry Bóg. Gmina Miłoradz od niedawna ma także nowego mieszkańca, obok którego ciężko przejść obojętnie, bo taka jego rola. Arkadiusz Skorek jako wójt nie ma zastępcy, ale ma już pomocnika, który z pewnością przysłuży się do promocji gminy w całym regionie. I ogromne podziękowania z tej sceny dla pana Radosława Tymca firmy Delta Agro, która zapłaciła za to, aby ta maskotka mogła dzisiaj do państwa pomachać. Bardzo chciałem, żeby gmina Miłoradz miała swoją maskotkę, żeby mogła się nią promować na wszystkich imprezach, które będą odbywały się na zewnątrz. Z kartki stała się rzeczywista. Dzisiaj jest jej promocja. Gmina z tytułu wykonania maskotki promocyjnej nie zapłaciła ani złotówki, nie poniosła żadnych kosztów, a autorem projektu tejże maskotki był sam wójt. My z kamerą opuszczamy już święto plonów w Miłoradzu, ale jedno jest pewne, że do późnej nocy Dożynki to ostatnia impreza plenerowa w gminie Miłoradz, aczkolwiek nie w tym roku, ponieważ w grudniu będziemy mieli przyjemność spotkać się jeszcze z mieszkańcami podczas zimowego pikniku Świąteczne Spotkanie Mieszkańców, które już na stałe wpisało się do kalendarza naszych imprez. Oczywiście to nie ostatnie nasze inicjatywy. Jeszcze w tym miesiącu w ramach programu Aktywny Senior, Aktywna Gmina wyjeżdżamy wraz z dużą grupą seniorów, bo będzie to ponad 100 osób, na wycieczkę autokarową do Torunia i Ciechocinka. W październiku czeka na nas inauguracja Roku Kulturalnego, gminne spotkania kabaretowe, będziemy mieli przyjemność gościć kabaret
konopi, pochodzący z Kielc, znany z telewizji wszystkim fanom dobrego humoru, a przed nami także inne cykliczne wydarzenia, które rokrocznie organizujemy jako Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Ogólnopolski Turniej Szachowy imienia Mirosława Gardzielewskiego. Prowadzimy rozmowę, aby w tym roku ranga tego turnieju przeistoczyła się nawet w turniej o randze międzynarodowej. Zatem pracujemy ciężko i mamy nadzieję, że tych imprez i ciekawych elementów zarówno kulturalnych, jak i sportowych dla mieszkańców gminy nie zabraknie.